Jest z nami Dominik Pudzianowski. Jak się czujesz po tym, jak ostatni z trzech braci zanotowałeś swoje zwycięstwo i jak smakowało? Witam wszystkich, słuchajcie, no i czuję się mega po prostu zadowolony. No robota dzisiaj została wykonana, mój sztab trenerski po prostu jest zadowolony. Co nakreślili, tymi ręcami zrobiłem. Ciężkie półtora roku ciężkiej pracy, nikt nie wierzył we mnie. Pokazałem, że jednak najstarszy z Pudzianów jeszcze. Może Danio skóry nie sprzeda. Bardzo dobrze zawalczyłeś. Udało ci się trafić już bardzo wcześnie Tomka i naruszyć go. On powiedział, że odczuł ten cios i że tak powiem, to zmieniło cały game plan w jego wykonaniu. Czy to był właśnie twój plan, żeby ruszyć na niego i zasypać go gradem mocnych ciosów od samego początku? Tak, to mój sztab trenerski właśnie mnie do tego przykazał, że lewy podprowadzić, ustawić i prawym zamachowym. To, co wszystko robiłem na treningu. Seba Olchawa, Piotrek Haldman, Rafał Jackiewicz, Albert Sosnowski, Leszek Grzyb. Oni tutaj nade mną pracowali półtora roku ciężkiej pracy, charówy, 7 dni w tygodniu i dałem siłę. Pokazałem, że dzisiaj na gołe pięści jednak ta pozycja i płaszczyzna mi cholernie dobrze smakuje. Rewelacyjnie pokazałeś się w stójce, a jak twoje przygotowanie parterowe? Czy ty równie mocno przygotowałeś się w... Też był plan, też właśnie w planie w zapasach mocno też i w jiu-jitsu, ale to liznąłem dopiero. Następny etap mojej pracy. Jeśli z wodarzami się dogadam, będą chcieli mnie oglądać dalej. Myślę, że ta następna płaszczyzna da radę. Czyli będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć cię ponownie na wodach. Będę na pewno chciał, bo mi się cholernie to spodobało. Rewelacja, gratulacje. Dziękuję. Walki i do zobaczenia. Do zobaczenia.